Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął kampanię, której celem jest zbudowanie wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca najlepszego do życia i rozwoju. Wychodzimy z tą kampanią do ludzi, chcemy zaangażować w tą kampanię społeczeństwo i żeby społeczeństwo stworzyło jakby obraz tego regionu. Ambasadorami kampanii zostali mieszkańcy Województwa Śląskiego. To znane i rozpoznawalne osoby jak muzyk i organizator OFF Festiwalu Artur Rojek, raper Miłosz Borycki, kardiochirurg profesor Andrzej Buchenek czy architekt i projektant Przemo Łukasik. Trzeba pokazać Śląsk z lepszej strony. Nie można pokazywać tylko Śląska jako zadymionego, brudnego regionu. Jest czas, żeby pokazać ten Śląsk inaczej. Tutaj się urodziłem, tutaj pracuję i wszystko w zasadzie, co robię, czy piszę piosenki, czy organizuję festiwal, robię w tym miejscu. Twórcy i pomysłodawcy kampanii nie ukrywali, że w województwie śląskim, podobnie jak w innych regionach Polski, odczuwane są skutki spadku urodzeń i depopulacji. Jesteśmy dużym regionem, silnym regionem, regionem zróżnicowanym, ale też regionem z problemami. Te problemy musimy zwalczać, a nikt tego nie zwalcza, jak właśnie ludzie tu mieszkający, więc ci ludzie, którzy musimy wydobyć potencjał mieszkańców, razem z nimi projektować przyszłość, od tego jest władza publiczna, władza samorządowa i myślę, że tą kampanią jakby pobudzimy znaczną część społeczeństwa do dużej kreatywności i myślenia o rozwoju regionu, że my sami tej zmiany możemy dokonać, my sami ludzie tu mieszkający. Akcja promocyjna ma zachęcić mieszkańców do pozostania w województwie, do powrotu tych, którzy wyjechali, ale i do przyjazdu ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Przede wszystkim autentyzmem. Chcieliśmy pokazać województwo śląskie takim, jak ono jest, a nie takim, jak sobie wyobrażają je marketerzy. A najlepiej to pokazać poprzez dowód. A tym dowodem są właśnie ludzie, którzy tutaj tworzą, którzy budują, którzy realizują swoje marzenia. Działania marketingowe w ramach kampanii będą prowadzone do końca roku głównie w obszarze internetu i mediów społecznościowych. Pod adresem tupasuje.pl znajdują się artykuły, wywiady oraz informacje dotyczące województwa. Dzięki możliwościom targetowania przekazu w internecie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, do kogo ta kampania dociera, modyfikować te grupy, w jakiś sposób wpływać na to właśnie, gdzie to jest. Ważnym elementem w kampanii jest także konkurs internetowy na najciekawszy wpis i zdjęcie dotyczące interesujących i wartych odwiedzenia miejsc lub wydarzeń w naszym regionie. Dzięki zaangażowaniu internautów na stronie internetowej kampanii powstanie spis ciekawych miejsc, atrakcji turystycznych, muzeów, teatrów, obiektów przyrodniczych, kawiarni, restauracji i tym podobnych. Tu gramy, tu działamy, tu są pomysły, tu mamy plany, w związku z tym czujemy, że ta kampania jest związana z miejscem. A dzisiaj miejsce to właśnie PIN. PIN określający nasze położenie w aplikacji mobilnej, na mapie internetowej, w nawigacji samochodowej, bardzo rozpoznawalny znak. Dlatego pobawiliśmy się tym znakiem naszym nadrzędnym, który towarzyszy hasłu Śląskie Pozytywna Energia i stworzyliśmy właśnie coś takiego nowego.